jeszcze ostatni przegląd wody. Za chwilę rozpoczynamy losowanie. To Mek. 43, Kaniu Kuczera Dros. I tak to wygląda. Nasze stanowisko by było od tamtego cypla do wody, do środka, środkiem jeszcze i aż tam. Mega. Tu ekipa już na szybko po gołąbku i działamy. Jesteśmy na wschodzie, więc słońce zachodzi dużo wcześniej. Nasze stanowisko, podgląd naszej wody. Ogrom wody, naprawdę ogrom wody. Ponad 3000 hektarów. Tu nasze dwa kije. Nasza łódź. Ziarno się moczy, tam kolejne dwa kije. Najbliższe ekipy tam gdzieś daleko siedzą. O, tam jest ich ponton. To tam jest pierwsza ekipa z prawej. Tam daleko. Jakbyśmy przybliżyli, to jest jakaś kolejna ekipa z lewej, więc tyle miejsca do obłowienia dla jednej ekipy. Ten drugi brzeg, to tak się wydaje, że to jest dosyć blisko, bo jest złudzenie tych gór. Ale to jest kilka kilometrów. Nie, no tyle sypać. Obraz piękny. Towar. Parę kilo. Dopływamy do naszej bazy. Miło, niespodzianka. Jak zwykle, Artur czeka na nas z niespodzianką. Artur, co tam masz? Napój Bogu. Nie ma lek. Zaczynamy akcję. Dłuższa pyta. Tomek wyskoczył z pontonu jak komando z fok. Dobrze, że wody po kostki było. Po torbę chyba. Brakło nam.
brakło nam plecionki. Zaraz szybko dowiniemy, chociaż 20-30 metrów, żeby było na objazd. No i jak zaśpimy, no to nie mamy kija. Albo dowiązujemy, albo nie sięgamy. Docieramy pod nasz marker, zostało już niewiele. Za naszym markerem jeszcze 300 metrów jest nasz sektor, więc tam możemy wozić. Jest takie złudzenie, że do tamtego brzegu, który teraz widać, jest już naprawdę niewiele, a tam zostało jeszcze, jeszcze sporo, bo na środku jest woda martwa i naprzeciwko łowią kolejne zespoły, które mają też 1800 metrów zasięgu swojego placu. Przyjechaliśmy tutaj z tamtego brzegu, także jest mały Armagedon. Jedziemy, wracamy z 1600. Ali mówi, że jest po dwóch kawałach, już więcej na ponton nie wsiądzie, bo nie chce mieć trzeciego. Jumping. Jeszcze 1000, jesteśmy na brzegu. Ostatni kij i zaczynamy pakować manele.